Karol, to twój piąty w tym roku półfinał turnieju Challengera ATP. Ten jest, będzie inny, ponieważ odbędzie się w Polsce. Dokładnie tak. No i czystej ziemi, wiadomo, że lepiej się gra. Są nasi kibice za nami. Trenerzy, rodzina, dziewczyna, koleżanka dziewczyny, można, wszyscy kibicują, wszyscy chcą jak najlepiej. Już skończyły się te lata, że jest presja, tylko po prostu człowiek jest bardziej zmotywowany. Gdzieś tam ta energia niesie, tak jak widać dzisiaj, bo na myszy to widać, że wygraliśmy, mimo że troszkę ciężej się dzisiaj grało. Zawodnicy, przeciwnicy stawiali nam naprawdę niezły opór przez w sumie dwa sety, bo sobie tiebreak to już nie wspomnę, bo poraniliśmy piłki meczowej, ale nieźle zagraliśmy i no i wszystko ułożyło się po naszej myśli. Więc. Czyli rozumiem, że gra przed własną publicznością zawsze daje tego pozytywnego kopa. My tutaj z trybun oglądaliśmy praktycznie obgryzający paznokcie do ostatnich chwil, ale jednak ten doping tutaj, mimo że trybuny może nie są jeszcze zapełnione, to na pewno też robi swoją robotę. Oczywiście, że tak. Trybuny strasznie nas niosły, szczególnie mnie dzisiaj. Można powiedzieć, wyciągnąłem parę ciężkich wolei, takich, to się powiedzieć, meczowych i cieszę, dumny jestem w sumie, bo ostatnio nad tym pracowałem. No i tak, piąty półfinał, ale pierwszy w Polsce, tak jak powiedziałeś, więc będzie się działo. Mam nadzieję, że z naszymi chłopakami też w ogóle będzie super mecz. Super. Życzymy powodzenia i dziękujemy bardzo. Trzymamy kciuki. Ja również dziękuję ślicznie.